Bez tajemnic, podcast, sezon trzeci. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Sebastian, fan siatkówki, lotniczy pilot turystyczny, ekspert elektromobilności. Dzień dobry. Witam serdecznie. Sebastianie, elektromobilność no proszę bardzo, no to można powiedzieć, że przyszłość przyszłość motoryzacji tak mówią fani. I osoby pewnie wydaje mi się trochę Twojego pokroju, ale z drugiej strony mamy tych takich ortodoksyjnych, motoryzacyjnych freaków, którzy mówią: nie, 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 absolutnie. Prawdziwa motoryzacja to są wysokie silniki, duże silniki spalinowe. Zacznijmy przewrotnie, bo ja jestem, jeszcze na razie siebie nie będziemy określali, ale ja jestem posiadaczem wielkiego silnika w swoim ukochanym samochodzie. I pewną, nie wiem jak to powiedzieć, wiedzę, pewne przekonania co do elektromobilności mam. A zatem, powiedz mi, dlaczego uważasz, bo pewnie tak uważasz, skoro jesteś ekspertem do tych spraw, dlaczego elektromobilność to przyszłość? Tak naprawdę. Hmm... To nie jest tak, że ja w 100% twierdzę, że elektromobilność to jest jedyna droga, która, która jest przed nami, bo czas pokaże, tak. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie. Trochę odgórnie mamy tak naprawdę narzucone, co moim zdaniem nie jest do końca dobre, bo, bo odgórnie mamy narzucone, jeżeli chodzi o Unię Europejską, a widzimy w innych państwach, że, że nie jest to aż tak konieczne, a dzięki temu właśnie jest dużo tych głosów. Ludzie się boją zakazów, ludzie nie chcą zakazów czegoś, co, co jest im narzucane i dla mnie jest to zrozumiałe, elektromobilność. Moim zdaniem broni się sama i nie przez to nie wiem, pryzmat środowiskowy ekologii, a to jaką daję nam funkcjonalność. Ta motoryzacja powiedziałeś o tym, że, że klasyczna motoryzacja jest piękna, tak te, te duże silniki mm -hmm. i wargot. I to jest dla ciebie, dla osoby, która na tym się wychowała, ale idzie nowe pokolenie, które uczy się już nie jazdy od y, Simpsona po, po, y, po jakieś większe y, motory, y, na myśli silniki. Tylko dostają tak naprawdę od komunii hulajnogę elektryczną, kłady elektryczne, skutery elektryczne i dla nich jest czymś naturalnym, że będą w przyszłości przechodzili na samochody elektryczne, bo oni nie będą znali tej, tej, tej kultury silnika spalinowego, oni nie będą wiedzieli czym pachnie ten zapach benzyny z gaźnika. To jest ta kwestia e, dla m, większości. Tak? No w tej chwili mamy m, tak mało tych samochodów elektrycznych, chociaż z mojej perspektywy ta dynamika jest e, ogromna. Mhm. E, to jeszcze jest e, tych samochodów tak mało, że w tej chwili używają ich e, albo bardzo e, entuzjaści pasjonaci tej elektromobilności albo korporacje, które są po prostu, mówiąc wprost, tylko przymuszone do tego, że, że muszą te floty zmieniać na, na elektryczne. I w tej chwili mamy 82% samochodów elektrycznych w Polsce właśnie flotowych samochodów w firmach. Mm -hmm. Mówiąc wprost. Tak, specjalnie trochę wypuściłem pier to pierwsze pytanie tak w pole, bo chciałem zobaczyć, co mi odpowiesz, bo wyszedłem tutaj trochę z m, takiego właśnie minimalnego ortodoksa motoryzacyjnego, a wcale nie do końca nim jestem. Uwielbiam wielkie silniki. Kocham m, wolnossące motory, które są napędzane tylko m, tym takim klasycznym motoryzacyjnym sznytem, ale jakiś czas temu. Na drugim kanale sprawdzałem przez tydzień z perspektywy kompletnego laika poruszanie się samochodem elektrycznym, i była to konkretnie Tesla, i moje wrażenia były dobre, ale żebyśmy nie siedzieli w tym samym kotle, to dzisiaj będę delikatnie po tej drugiej stronie, czyli siedzę w swoim samochodzie i chciałbym, żebyśmy minimalnie wymieniali się spostrzeżeniami, żebyś, nie wiem czy przekonał, ale powiedział nam o tym, co z tą elektromobilnością i jak ona będzie wyglądała? Czy zatem uważasz, że osoby, które rodzą się jako pokolenie, jak to ostatnio ładnie Szymon Hołownia powiedział, Jay-Z, oczywiście <grymnie> <grymnie> Gen Z, czy one naprawdę zapomną albo nie będą wiedziały, cóż to takiego ta, jest motoryzacja napędzana silnikami spalinowymi? Aż tak to będzie wyglądało? Zdecydowanie zdecydowanie nie będą wiedzieli. Bo oni nie, nie, nie zapomną, bo nie będą wiedzieli, co mają zapomnieć. Tak? To już nie jest ten moment, kiedy w domu będzie ktoś mógł naprawić sobie samemu samochód, jak to było jeszcze. No, ja tych czasów jeszcze tak naprawdę nie, nie pamiętam kilka dekad temu, gdzie każdy mógł sobie naprawiać, bo te, te sprzęty były tak łatwe, tych części było tak mało, że jakby każdy to potrafił zrobić, a jeżeli jeżeli nie, to sąsiad e, pomógł. Tak? Mhm. I, I od tego ta motoryzacja klasyczna, tak naprawdę, tak moim zdaniem, ta, ta, ta miłość się wzięła, że, że każdy mógł jej dotknąć, i frajdą było to, że można było zapakować e, rodzinę e, do jednego samochodu i dojechać e, nad morze. W tej chwili ta perspektywa się całkowicie zmienia i każdy już nie patrzy na samochód jako e, coś. E, co, co, co nas, mm, tak powiem, Jara, tylko to już jest coś naturalnego, tak? Każdy, każdy ma samochód, jeżeli nie mam, to ja sobie jednym kliknięciem zamówię, e, zamówię Ubera, albo wynajmę e, na minutę auto. To już nie jest to, co, e, co lata temu, czy, czy nawet e, 10 lat temu, gdzie każdy patrzył e, na to, jakie ma samochód e, osiągi, e, ile ma koni, czy jak brzmi. Nie. W tej chwili, i to będzie w tą stronę szło, że Auto ma nas zawieźć z punktu A do punktu B. Czyli rozumiem, że przyjmujemy stanowisko, że samochody nie będą tworzone dla osób, które się chcą tą motoryzacją cieszyć w 100% i czerpać z niej to, co najpiękniejsze, tylko samochód jest narzędziem w naszym codziennym odbywaniu każdego jednego dnia. Dokładnie tak, narzędziem. Narzędziem z tego względu, że nie, nie tylko do tego transportu z punktu A do punktu B, jak powiedziałem wcześniej, ale ta technologia wspomaga połączenie tego telefonu zegarka mhm. do takiego stopnia, że jakby to wszystko łączy się w cały jeden ekosystem. I, i to będzie to będzie jakby połączenie tego, co, co, co mamy w technologii w elektronice przy sobie. Mhm. Ale to nie, mogł, nie może być połączenie samochodu spalinowego, to musi być połączenie samochodu elektrycznego. Y by, oczywiście, że mogłoby być y też technologicznie połączenie samochodu e spalinowego, mhm. ale tu już wchodzimy jakby w, 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 drugi, e w, w drugą e odnogę tego, dlaczego dlaczego są samochody elektryczne, czyli to, że jest to odgórnie narzucane przez środowisko. Mhm. Tak, czyli producenci samochodów mają narzucone, że muszą produkować samochody elektryczne. Z drugiej strony mają narzucone to, że euro 7, czyli spaliny, wydalanie spalin z samochodów spalinowych ma być cały czas mniejsze, jeżeli już już lada dzień wejdzie Euro 7, co też przyczyni się do tego, że samochody spalinowe wyrównają się cenowo z samochodami elektrycznymi. A 90% osób idących do osób indywidualnych, klientów indywidualnych idących do salonu, ona nie wie, jaki samochód chce wybrać. Tak? Ona wie, jaki kolor, jak ma wyglądać, ale nie to, czy on będzie benzyną, dieslem, czy, czy elektrycznym. Trykiem. I tu też jest ważne tak naprawdę to, w jaki sposób przedstawią nam handlowcy, tak? czyli o, osoby sprzedające w salonach samochodowych, co nam zaproponują. A tam jest dość jasne narzucone, że mają sprzedawać samochody elektryczne, żebyśmy mogli zrealizować to, co jest narzucone, czyli Fit, fit for 55. Czy ja dobrze, Sebastian, rozumiem pomiędzy. Twoimi wyrazami, że chcesz powiedzieć, że mamy jakieś elektromobilne lobby? Zdecydowanie tak. W sensie. Tak, ja, coś tak, ja, tak. ja jestem, ja jestem <grym> o, e, oczywiście entuzjastą elektromobilności. Y, nie z tego względu, że, że to jest przyjazne środowiskowi, tylko jakby wiem, że ten trend będzie się piął do, do przodu i tego nie zatrzymamy. Nie ma możliwości, żeby w tej chwili przez to wszystko, co się dzieje u producentów w korporacjach i to, co jest narzucone, żeby to się zatrzymało. Czy lobby, tak, na pewno jest to lobby, czy ono jest pozytywne czy negatywne, bo, bo bo to nie jest zero-jedynkowe. To nie jest tak, że, że to jest narzucane, i, i to jest tylko negatywne. Tak jak powiedziałem wcześniej, że moim zdaniem nie powinno być to narzucane, chociaż jestem za tym, żeby to się rozwijało, ale to niech, niech się rozwija to swoim tempem. Tak, żebyśmy również mogli dostosowywać infrastrukturę do tego, ale też nauczać, nauczać ludzi, ludzi, bo ja będąc już tam 4,5 roku w elektromobilności, już w, w, wiem od długiego czasu, że najważniejsze, co jest w tej chwili w elektromobilności, to jest edukacja, której, okay. której jest brak. Dobrze, myślę, że to też na pewno będziemy poruszali niejednokrotnie jeszcze przez nasz dzisiejszy podcast. No dobrze, no to wypadałoby, tak myślę, porozmawiać na temat zalet. Ale o wadach też porozmawiamy, bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj stworzyli laurkę, bo tak jak każda postać, każde stwierdzenie, każde zagadnienie ma wady i zalety. Ale zaczniemy żeby było miło, <głos》> od zalet. Mhm. Jakie są trzy główne zalety twoim zdaniem elektromobilności, ale, bo to się bardzo różni na świecie, tutaj w Polsce? Okay. Bo to nas, wiesz, nie interesuje, co się dzieje w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych jesteśmy Polakami żyjącymi w kraju nad Wisłą, więc prosiłbym ciebie, abyś powiedział o trzech najważniejszych zaletach elektromobilności w Polsce. Jasne. E... Pierwszą, y, pierwszą to zdecydowanie y, zeroemisyjność, jeżeli chodzi o miasta. Bo y, tak jak y, na pewno się odezwie tutaj duża część osób, że to nie jest ekologiczne, moglibyśmy o tym naprawdę rozmawiać godzinę i trudno by było, y, trudno by było dojść do, do takiego złotego środka, y, kto ma rację. To nikt nie zaprzeczy temu, że y, zeroemisyjność samej jazdy, nie mówimy o produkcji baterii, o produkcji, e, produkcji e, całego samochodu, ale zeroemisyjność samej jazdy e, i tak jak na trasach jest to jakby mniej postrzegane, jaki plus i to rozumiem, no bo, e, bo, bo tam przemieszczamy duże odcinki, ale w samych miastach e, jest to zdecydowanie e, na plus i mm, jest to, jest to e, potrzebne, no bo i, ja z mojej perspektywy, osoby, która pracuje w, w dużym mieście, e, ale uciekam od tego. Nie, 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 nie lubię e, tego gwaru, co będzie drugim też e, plusem, e, ale również e, tego zanieczyszczenia. Dlatego ja pracując w, w dużym mieście i tak mieszkam jak najdalej od tego, e, żeby móc dotknąć tego e, lasu. Akurat w, w, w mojej opcji to są jeszcze e, góry. Więc zdecydowanie tak. Pierwszy to jest to środowiskowe pod kątem zeroemisyjności w mieście. Drugim to jest ten. Sekundkę, tak. zanim przejdziemy do tego drugiego, to chciałbym nadmienić dwa słowa. Mhm. Czy uważasz, że to jest najważniejsza zaleta dla przeciętnego Polaka, ta, że jest zeroemisyjność? Myślałem, że powiemy tutaj my, że o pieniądzach, spalaniu Dla chyba. Dla mnie. W sensie okej. Okay. Jeżeli chodzi o po prostu, jeżeli byśmy mieli dać po prostu Kowalskiego, tak, mhm. to na pewno pieniądze, bo, bo, bo portfel jest tu ważny, tylko to się wiąże zawsze z gwiazdeczką. W sensie elektromobilność tak naprawdę nie będzie. Jakoś znacznie tańsza. Jeżeli ktoś ma możliwość ładowania się w domu, jeszcze ma fotowoltaikę, super. Jeżeli ma możliwość ładowania się e, w pracy, to e, to tak, jak najbardziej jest to, jest to tańsze. Jeżeli ktoś mieszka w domu wielorodzinnym i ze względów na, na braki z, z mocą albo nie ma takiej możliwości, żeby dociągnąć gdzieś w garażu podziemnym, chociaż jest taka możliwość, ale. No, jest to bardziej utrudnione. Jest to bardziej utrudnione, i to jest tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Tak? że jeżeli mamy 100 mieszkań w bloku, to nie każdy dostanie. Pierwsze, pierwsza, druga, trzecia osoba dostanie, ale później już tej mocy tak naprawdę nie będzie. Więc ta oszczędność jest przede wszystkim dla osób, które mają fotowoltaikę. Później osoby, które po prostu mogą się ładować płacąc za energię, ale nie za usługi ładowania. Czyli usługi ładowania. Ładowania to jest w trybie ogólnodostępne. Wszystkie te stacje, gdzie, tak jak mamy stacje benzynowe, tak te, też jedziemy. No w takim wypadku to nie będzie tańsze, nie będzie też droższe, nie, ale, ale nie będzie tańsze. Okej, okay. Czyli y, aspekt pieniężny, który twoim zdaniem, nie jest aż tak istotny, bo to nie będzie o tyle tańsze, w zależności od tego, y, w jakim loku mieszkamy. No dobrze, czyli tak. Po pierwsze powiedziałeś zanieczyszczenie. No to teraz punkt drugi twoim zdaniem. Y, punkt drugi to jest właśnie, znowu mówię tak, z perspektywy mojej, to co, to okay. co y, ja lubię w elektromobilności, mm. y, jakie plusy ja w tym widzę. E, to jest znowu miasto i znowu e, to, co, e, to, to, co spotykam w największych aglomeracjach, czyli e, Gwar. I, I w elektromobilności ta cisza. Jasne, jeżeli mówimy o jakichś większych prędkościach, no to nie da się oszukać oporu tarcia, tak, zawsze będzie jakiś dźwięk wydobywany. Ale jeżeli chodzi o miasta, to jest zdecydowanie cisza. I dla mnie. Dla mnie osoby, która nie jest zakochana w motoryzacji klasycznej, jako takiej, że mamy urządzenia i ja kocham ten, ten, ten zapach. Zapach benzyny, tylko używa auta z transportu właśnie od z miejsca A do miejsca B, to dla mnie ta cisza w mieście jest zdecydowanie na plus. I trzecie, to jest to, właśnie w mojej jakby hierarchii to są te koszty. Tak? I, I jeżeli mamy tą możliwość ładowania się taniej, to to, to jest super, ale dodatkowo nie zapomnijmy, że samochody elektryczne w eksploatacji są zdecydowanie tańsze. Tutaj nie musimy wymieniać oleju co jakiś tam przebieg czy, czy co roku. I, I tak naprawdę nawet i klocki hamulcowe wymieniamy zdecydowanie rzadziej, bo tu mamy rekuperację i hamujemy silnikiem. Więc ta eksploatacja jest zdecydowanie, zdecydowanie tańsza. Okej, okay. czyli gwar, zanieczyszczenia i koszta. To trzy najważniejsze zalety elektromobilności. No tak dobrze, jest. no to tak, myślę, że zdecydowanie to trzecie ale to rzeczywiście trzeba mieć gdzie ten samochód tak. ładować. A jeżeli miałi, mielibyśmy na chwilę zatrzymać się przy największej zalecie, ale w przyszłości co to takiego będzie? Czy koszta naładowania takiego pojazdu, one się jeszcze bardziej zminimalizują? Czy może te zanieczyszczenia spowodują, że smog w mieście kompletnie przestanie istnieć? Co to takiego będzie? Taka największa zaleta w przyszłości? 15 lat, załóżmy. Hmm. Znaczy tak, jeżeli mówimy o okresie za 15 lat, to e, to wtedy nie będziemy już się doszukiwać zalety, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, tylko ta, ta piłka się już całkowicie o 180 stopni odwróci. Hmm. I to osoby, które będą entuzjastami klasycznej motoryzacji, będą szukały zalet, dlaczego warto jeszcze mieć samochód elektryczny. Aż tak spalinowy. myślisz, że to się zmieni. Zdecydowanie tak. tak. Za 15 lat na pewno. To za 15 lat spotkamy się, poczekaj, który to będzie sezon. Z 37 załóżmy, to zobaczymy, czy tak będzie. Bo to bardzo śmiała teza, bo po 15 lat to nie jest tak dużo. Jeżeli mówimy o klasycznej motoryzacji, to nie jest dużo. Tak? No mhm. od, patrząc na, na to, co się wydarzyło przez ostatnie 100 lat, to, to tak, 15 lat nie jest dużo. Tu, w, jeżeli mówimy o elektromobilności, 15 lat robi naprawdę ogromną różnicę to, co jest w statystykach do tej pory bardzo mocno sprawdzających się, jeżeli chodzi o liczby e, e, samochodów elektrycznych, które będą w przyszłości, to w 30 roku i nie mówimy tu o statystykach takich, których kiedyś słyszeliśmy, że do 25 milion samochodów elektrycznych, e, tylko mówimy o prawdziwych statystykach. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alter, Alternatywnych e, razem w połączeniu z producentami tak? E, i to, co do tej pory oni e, określali, e, sprawdziło się. Mm, w 30 roku 933 tysiące samochodów elektrycznych. Wiadomo, to jest estymacja. Może być 800, może być milion 200. 000, ale 35 to już jest. dużej e, bańki? 35? 4,5 miliona. 4,5 miliona? Tak. To naprawdę muszą entuzjaści tam siedzieć. Albo rzeczywiście nie podzielam tego. Czy nie wydaje mi się, że to aż tak się zmieni? Naprawdę, to, to są bardzo śmiałe tezy, ale może rzeczywiście tak będzie, może takiego nie, takiemu niedowiarkowi jak ja to się zmieni. No tak, to, to czas, czas na pewno pokaże i zweryfikuje. Pamiętajmy, że od 35 już nie kupimy nowego samochodu elektrycznego. Przepraszam spalinowego w Polsce ani, ani w Unii, więc jakby ten przyrost samochodów. To, to nie jest oczywiście tak, że w 35 już nie będzie samochodów spalinowych, bo wtedy też na pewno rynek wtórny będzie bardziej poszukiwany, chociaż z drugiej strony. Kupujemy w tej chwili jakby z, dru z drugiej ręki albo bardziej jeszcze z, z zagranicy auta z, z Niemiec, z Danii, tak. No, w, w 35 ciężko będzie znaleźć samochód spalinowy e, kupiony z Danii albo z Niemiec, bo oni już będą jeździli w bardzo dużej mierze na, na elektrykach. Więc to nie jest tak, że wtedy wszyscy się rzucą na e, samochody używane, bo nie będą mogli mhm. kupić samochodu e, spalinowego. Inną sprawą jeszcze jest to, że podatek od emisyjności samochodów spalinowych będzie tak wzrastał, bo jakby do tej pory w, jakby w naszej branży mówiło się, że Największym kosztem samochodu elektrycznego, to jest prawdą oczywiście, jest bateria mm -hmm. i jeszcze 6-8 lat temu, nie pamiętam dokładnie statystyk, jedna kilowatogodzina baterii kosztowała 5 razy więcej niż w tej chwili. I mówi się, że wtedy twierdziło się, jak teraz kosztuje 150 dolarów że jak zejdzie do, do 100 dolarów, to wtedy wyrówna się z samochodem, z samochodem spalinowym. W tej chwili już nikt nie patrzy na to w ten sposób, bo podatki od emisyjności samochodów spalinowych za chwilę wejdą tak duże i na producentów oczywiście też, też nałożonych, którzy muszą wykorzystywać dużo droższe komponenty, by, by móc sprostać wyzwaniom, że samochody elektryczne w 2025. 40% już się wyrównają, 40% floty samochodów elektrycznych wyrówna się ze spalinowymi. W 26% już będzie to 70%, a w 27% 95% samochodów elektrycznych będzie tańszych lub równych samochodu spalinowego, czyli od tego 2028 roku to samochód spalinowy będzie droższy i wtedy będzie dylemat, czy te osoby, które mówią o tym, że są drogie, że są za, za, za krótkie te, te dystanse, czy jednak będą chcieli dołożyć do tego samochodu spalinowego, czy jednak warto sprawdzić, bo ja też będąc te, te kilka lat, zauważyłem to, że wiele osób bardzo neguje elektromobilność. W momencie, kiedy nigdy nie siedzieli w aucie elektrycznym, mhm. albo przejechali się tylko raz i, i co, coś im się nie spodobało. A samochód elektryczny nie jest, w żaden sposób nie jest trudny trudniejszy, a zakładam, że, że jest dużo łatwiejszy w prowadzeniu, nawet niż samochód spalinowy. I jakby te odczucia z jazdy są, są przyjemniejsze. Ja nie mówię tu tylko o przyspieszeniu, no, jest, y, ale chociażby o, o, o tym, że, że nawet nie mamy mm, y, tego y, przerywnika w biegach, tak? Nawet jeżeli mamy w automacie 10 biegów, to, to tu jest jednak jak, jak w Meleksie. No dobrze, no, widzę, że jak jesteś entuzjastą elektromobilności, to to nie jest bez przyczyny, bo rzeczywiście z wielkim entuzjazmem nam opowiadasz o zaletach. No, ale obok zalet są wady. I bardzo bym prosił Ciebie, żebyś równie ekspresyjnie mógł wypowiedzieć się o wadach, jakie stoją za elektromobilnością. Twoim zdaniem, trzy największe? Trzy największe wady elektromobilności? Mm. Hmm, chyba, że nie ma. I nie, 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 zdecydowanie, zdecydowanie e, są. Mm. Pierwsza to. E, to jeszcze w tej chwili zbyt mała infrastruktura e, ładowania. Mhm. E, I to, to jest ten dylemat, który, e, który jakby ciągnie się za nami od, od kilku lat. I jeszcze zakładam, że 2-3 lata i, i już tego problemu nie będzie. Ale trochę to wiąże się jakby z tym, co, co, co jest pierwsze. Kura czy, czy jajko i tutaj też. E, firmy, które, m, które budują infrastrukturę publiczną e, ładowania czekają na samochody elektryczne, a osoby, które chcą kupić samochód elektryczny, czekają na infrastrukturę, i co powinno być pierwsze, tak? No bo bez samochodów nie ma utylizacji na, na stacjach ładowania, a bez ładowania nie ma samochodów, no bo gdzie będą się mhm. ładowały? Więc idzie to równolegle. Narzuca trochę też na nas Dyrektywa Unijna, żebyśmy przyspieszali ma naprawdę bardzo ambitne plany, e, które musimy zrealizować, e, jeżeli chodzi o to. E, a największym problemem w infrastrukturze są moce przyłączeniowe. E, jakby... Zbyt wolne. Nawet nie, nie chodzi o, o te ładowarki, stacje ładowania, że są mhm. zbyt wolne, bo technologicznie ładowarki jesteśmy w stanie naprawdę w tej chwili dostarczyć o bardzo dużych mocach, które naładują samochód nawet i w 10-12 minut. Jeżeli tylko samochód, bo tu jeszcze trzeba to on będzie w stanie to przyjąć. Mhm, tylko. Największym problemem jest sieć energetyczna w Polsce, która mądrze nie była modernizowana tak naprawdę od, od 50 lat. Wiadomo, że ona jest modernizowana, ale nie w takim stopniu, jak, jak być powinna. Mhm. I teraz nie da się tego tak naprawdę nadrobić w przeciągu roku, dwóch, czy, czy, czy pięciu, to, co było zaniedbywane przez 50 lat. I tu borykamy się z największymi problemami, bo zgłaszając... Yy... Zgłaszając moce do, do, do tych stacji ładowania na poziomie 500 kW 1 mega. E, czekamy naprawdę po, zdarza się na, nawet o, po 6-8 lat, żebyśmy dostali przyłącze, więc teraz zgłaszając, a mówimy tylko i wyłącznie o mocach, które mają ładować samochody osobowe. Nie mhm. mówimy o ładowaniu samochodów ciężarowych, a takie też będą jeździły e, e, na baterie, e, to mówimy o mocach rzędu małego miasta w jednym miejscu, w jednym parkingu. No to, nie, Czyli no to po, to... po 10-15 mega. Jest moc. Jest moc. Zdecydowanie tak, więc tu, tu, jest, tu jest ta pierwsza wada. Okej, okay, to drugą poproszę. E, druga e, jeszcze, jeszcze cena. Mhm. Jeszcze, A cena zakupu samochodu czy cena ta. kosztów hodowania? Nie, nie, nie. Jeszcze cena zakupu samochodu. Okay. Bo w tej chwili samochód elektryczny w tych samych segmentach jest średnio 60% droższy niż, niż spalinowy Sporo. osobowy. Tam się waha, zależy od segmentu: od 52% do 70% okay. jest droższy jakby 5% co roku zmniejsza się, a samochód spalinowy wzrasta. Więc dlatego też mówiłem wcześniej, że w 2027 już to się w 100% wyrówna, mhm. czy w 95%. Jeżeli mówimy o samochodzie dostawczym, to jest to 70% droższe, droższe auto, więc tak, to, to jest na ten moment wada, nie każdego stać na to, żeby, żeby kupić samochód elektryczny i trzecią wadą, hmm, już na, jakby pierwsze, co pewnie każdemu się nasuwa na język, to jest zasięg, ale to tak naprawdę jest zależne od tej infrastruktury i ładowania. Jeżeli będziemy mieli, będziemy mieli większą infrastrukturę ładowania, to zasięgi, które w tej chwili są, czyli średnia w samochodach osobowych, to jest w tej chwili 436 km. Na, w, w flocie elektrycznych mamy tam 130 samochodów i średnia jest 436, więc mając infrastrukturę ładowania. Nie jest nam potrzebne większe zasięgi. Ja zawsze się z tym spotykałem. Na początku, jak zaczynałem, to ta, ta, ta średnia była 150-200, i mi, mi każdy mówił: No, jak będzie 300. To, to, to będzie dobrze. Tak, to będzie, nawet nie, to pomyślę o zakupie. Później, jak już było 300, to jak będzie 500, mhm. później, jak będzie 600. Tak? No teraz średnia 430, no ale są już takie, które e, potrafią e, 600 km e, zrobić, może 500, e, 550. Więc ten zasięg nie jest e, problemem, mhm. jeżeli będzie infrastruktura. Ale nawet jakiej infrastruktury nie ma, to większość osób, bo ja, ja nie twierdzę, że elektromobilność na dzisiaj jest dla każdego. Mm -hmm. Tak? I, bo często słyszę, wyciągane są takie przykłady, na przykład rozmawiam z jakąś firmą, gdzie, gdzie jest wielu handlowców, więc najbardziej drastyczny przykład, że a, bo pan Janusz robi 100 tysięcy kilometrów rocznie, ale. To jest pan Janusz, który robi te 100 tysięcy kilometrów, i on nie musi jeździć dzisiaj elektrycznym samochodem. Ale 80% osób nie robi te 100 tysięcy. W tej danej firmie ogólnie, jakby w Polsce, mamy średnio tam chyba 12 tysięcy kilometrów rocznie każda no, osoba. Więcej, Więc jeżeli dziennie robimy nawet do 50 kilometrów, Hmm. Nie potrzebujemy zasięgów e, na poziomie tysiąca e, takich baterii, a to nam robią te koszta, e, e, koszta samego urządzenia. E, Jasne. Pojazd. No dobrze. To w takim razie i mamy i wady, i mamy zalety. To teraz e, chciałbym, żebyśmy trochę na temat tego gdzieś tam sobie bardziej podyskutowali, bo bardzo na samym początku chciałem, właśnie, żebyś e, powiedział o swoich wadach i o swoich. Zaletach? Mówimy oczywiście o elektromobilności. Zasięg? Jasne. No, oczywiste, że łatwiej jest podjechać na stację benzynową, wziąć z instrybutora, jak to się kiedyś mówiło, i zatankować się, odjechać. To jest super. Moim zdaniem gigantyczną wadą elektromobilności jest to, że jest bardzo mało miejsc, żeby... Ten pojazd naładować. Nie mówię o miejscach, gdzie są stacje ładowania, tylko mówię o stacjach ładowania. Kiedy użytkowałem pojazd elektryczny, ja nie mieszkam w domu, więc nie miałem takiej możliwości, podjeżdżałem i tak, w galerii handlowej zajęte. No to stamtąd musiałem przemieścić się na stację. Zajęte. Zajęte. Poziom stresu w Wzrosł do tego poziomu, że zastanowiłem się, że zaraz będę musiał dzwonić po lawetę, bo ono się po prostu ten silnik zaraz wyłączy, w sensie, bateria zaraz padnie. Co tu robić? Więc uważam, że to jest wielki minus. Brak miejsc. A jeżeli są miejsca, to taki gościu, który postawi, pójdzie na zakupy. Przecież on nie musi wracać jak na stacji benzynowej. Nawet są karteczki napisane. Zatankować, odjeść, by mógł mogło następna osoba zatankować. Tutaj te, czegoś takiego nie ma. Więc myślę, że to jest. Wielkim problemem elektromobilności. I tak, tak. W sensie i to, i to jest ten pierwszy problem, ta pierwsza wada, o której mówiłem, czyli infrastruktura ładowania ogólnodostępna. Mm -hmm. Bo ona jest mała w tej chwili mamy w Polsce dane z końca października, bo jeszcze listopadowe nie zostały ogłoszone 6166 punktów ładowania. Ja 3166 stacji, bo punkt to jest jakby no tak, ilość tak. miejsc. A ile, ile teraz jest nie wpadło. elektrycznych nie, mniej więcej? Jeszcze nie ma danych z listopada, ale plus minus będzie 54 500 na, na koniec listopada, czyli jakby już było, ale, no, no ale no, tych no, danych no. nie ma. No, 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 54 no, Trochę tego już jeździ po Polsce. Tu mówimy o czystych elektrykach, nie, e, o, hybrydach. nie o hybrydach typu plug-in, bo są hybrydy e, jakby pierwsze kinetyczne, mhm. później hybrydy typu plug-in. Ich jest, e, już nie pamiętam, ale około 52-51 tysięcy. No i w pełni zelektry mhm. zelektryfikowane i 3166 stacji e, ładowania. E, tylko że w większości, w 60% są to stacje wolne AC prądu przemiennego, reszta to są stacje DC. To się cały czas zmienia. Dochodzą coraz większe moce, więc duża część z tych stacji jest jeszcze, nawet jeżeli jest prądem stałym, to i tak jest powolna. To, ale to tak jak powiedziałem wcześniej, kura i jajko. Tak? No, musi, oczywiście. musi być Jasne. coś pierwszego, więc my cały czas budujemy tą infrastrukturę. I tak, to, to zdecydowanie jest duży, duży problem, tak, tak, tak. który w przeciągu najbliższych dwóch lat zostanie. Jakby obalony, bo, mm -hmm. bo wiem ile jest stacji w dewelopmencie. E, I następny plus 2025 będzie naprawdę wysyp stacji, e, stacji ładowania. No dobrze, no to, to zobaczymy rzeczywiście, czy tak będzie. Kolejne to, co powiedziałeś, e, czyli koszt. No, jeżeli samochód elektryczny jest o 60% droższy. No to, to jest niebagatelna kwota. Czyli mówimy o 100 tysiącach wydanych na samochód i mówimy o 160 tysiącach. To jest naprawdę tak. bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj znowu skłoniłbym się w kierunku samochodu spalinowego. No ten zasięg i to, co teraz powiedziałeś, to rzeczywiście będzie to samo. No o zaletach. No rzeczywiście koszt przejechania kilometra no jest mniejszy. Jeżeli jest mniejszy, no to. Pomimo, że to jest może mały plusik, chociaż i tak mi się wydaje, że jednak ceny paliw będą trochę się obniżały. Mam nadzieję taką, albo będą wzrastały, no to trochę słabo. Ale wydaje mi się, że koszt przejechania jednego kilometra samochodem elektrycznym, on i tak, i tak z każdym rokiem będzie spadał. Tak mi się wydaje, że tak może się wydarzyć, więc tutaj super. To ja pod tym się podpisuję. Gwar? No spoko, będzie ciszej. Ale z drugiej strony, możemy powiedzieć, że jeżeli nie słychać nadjeżdżającego pojazdu, to czy to bezpieczeństwo będzie większe? Jeżeli, jeżeli mówimy o takich bardzo małych prędkościach gdzieś na osiedlu, to to auto musi jakby są regulacje, które mówią o tym, że auto musi wydawać jakikolwiek o. dźwięk, żeby właśnie żeby osoba nie... wiedziała. Tak? Niewidzialny, nie mówię. Tak, no bo jeżeli mówimy już o większych prędkościach. Do, do takiego stopnia to prowadziło, że, że jakby producenci producenci jakby wymuszali ten dźwięk, mm -hmm. żeby, żeby go było słychać. Ale jeżeli mówimy o większych prędkościach, no to już zawsze mamy te chodniki i no okej, okay. może może myśląc o tym, że ktoś miałby wtargnąć na drogę, a jakby usłyszał samochód spalinowy, to by tego nie zrobił, ale wydaje mi się, że to już to jest yy, marginalne. Nie, no tak, tak, tu pełna zgoda po raz kolejny i to, co powiedziałeś, że na tych małych prędkościach, że powinien hmm. być wydawany dźwięk, świetne. Yy, no i te zanieczyszczenia, no... Ja może jestem tutaj kompletnie złym przykładem, bo zawsze się trochę z tego śmieję, że nam, zwykłym pionkom, ludziom chodzących po tej planecie, narzucane są pewne obostrzenia. Tak naprawdę, w ciągu jednej sekundy taki lotniskowiec wytworzy więcej zanieczyszczeń niż 200 tysięcy samochodów spalinowych, więc hmm, wydaje mi się, że pod kątem zanieczyszczeń ogólnoświatowych, ogólnoglobalnych, to raczej nie jest aż tak. Aż tak ważne dla nas, dla normalnego przeciętnego Europejczyka czy, czy, czy Polaka. Ale ogólnie uważasz, że elektromobilność rzeczywiście tak szybko wyprze silniki spalinowe? Aż tak szybko to będzie? Tak. Tak, zdecydowanie tak, jeżeli mówimy o Europie, to jesteśmy w 2023 roku pierwszy raz w sytuacji, kiedy samochody elektryczne przewyższyły diesle w sprzedaży. Nie mówimy o Polsce, tylko o Europie, ale to za chwilę przyjdzie do nas. Mhm. I producenci już nawet nie inwestują w rozwój diesli. Mhm. Diesel i tak będzie się lał. Ja akurat jakby by tą, tą branżę e, petrol gdzieś tam muszę dotykać, bo, 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 bo w takiej firmie e, pracuję, gdzie, gdzie są stacje e, również paliwowe. E, diesel będzie lał się jeszcze przez 20 lat, ale będzie go coraz mniej i będzie głównie się lał w transporcie ciężkim ale zdecydowanie będzie cały czas się z, z, zmniejszać ilość. Czy wyprze? Tak jak mówiłem, to już nie ma, czy zrobi, czy, czy wyprze, czy nie wyprze, tylko jak szybko. Ja, jak szybko to, to, to się dokona. Ja jestem przekonany, że będą jeszcze walki o to, żeby trochę to, trochę to wyhamować. I te ambitne plany, które zostały narzucone przez Komisję Europejską, trudno będzie zrealizować, bo co innego e, Holandia, która już od wielu lat to, e, to wdrażała, czy Norwegia, czy, 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 czy nasi so, sąsiedzi zachodni, e, a co innego my, co e, nie zmienia faktu, że, że to przyjdzie i to szybciej niż e, z <grym> z większości wieczole, się wydaje. To dla mnie, dla. Dla posiadacza takiego samochodu to ja będę jak, jak będę jeździł to jakby patrzył no, patrzyli jak na jakiegoś kompletnego odludka. wszyscy będziemy poruszali się elektrykiem, a tu ja wyjadę ze swoim 6.4 litra. Trochę dziwnie będzie. No ale dobrze, no zobaczymy. Sebastian Bardzo zaintrygowało mnie to co powiedziałeś na temat tego, że w 2035 roku w ogóle nie będzie w sprzedaży Nowych aut. Nowych aut. No. Ja Wiadomo, że nie możemy zabrać ludziom hmm. ich własnego mienia. Ale ten rok, który nastąpi za już prawie powiedzmy 11 lat, to będzie kompletny przełom. Że idziesz do salonu i nie ma. Co to hmm. będzie? Jezus Maria. Powiem ci, y, mamy jeszcze końcówkę 2023. I kiedy byłeś ostatni raz w salonie? Dzisiaj. W salonie samochodowym? No dzisiaj. Tak? Nie, żartuję. Okay. Nie, nie byłem. Byłem gdzieś, może, nie wiem, z, miesiąc temu. I założyłeś, jak wiele jest elektryków? Bardzo dużo. Dokładnie, więc y, 11 lat. Nie? I ta zmiana, gdzie w tamtym roku wchodząc do, do salonu dealerskiego, nie było tak dużo ty, ty, tych samochodów elektrycznych. Oni mają też jakby trochę narzucane na to, ile mają sprzedawać tych, tych samochodów elektrycznych. I tą zmianę naprawdę widzimy z każdym miesiącem coraz większą. I to nie będzie tak, że w 35 roku ktoś wejdzie do salonu i powie: Co tu się dzieje, czemu są elektryki. Nie, to już w 34 nikt nie będzie tam widział spalinowych, nawet w tej chwili wchodząc jest ciężko, żeby zobaczyć tam diesla mhm. i w następnym roku już nie będzie tak, że, że wejdziemy i powiemy, no dobra to gdzie ja mogę się przejechać tym dieslem, bo ewentualnie to, to na zamówienie. Mhm. No właśnie, na zamówienie, zobacz, do jakiego paradoksu dochodzimy, Dokładnie, prawda? Tak. Kurczę pieczone, jak ten świat, ten świat się zmienia tak szybko, że czasami człowiek nie potrafi się kompletnie zaadaptować w tych warunkach, w, jakim, w jakich przyszło nam nam żyć. No dobra, to trochę weźmy ten kawałek tortu z drugiej strony. Co takiego mają powiedzieć stacje benzynowe, kiedy ktoś zabiera im, no, w tak drastyczny sposób, nowych klientów? To jest bardzo dobre pytanie, bo stacje paliw. Ja pracuję w dużym koncernie paliwowym, w tej chwili multienergetycznym, bo, bo, bo montujemy stacje ładowania, mhm. ale ogólnie jest taki trend, że, że stacje paliw, koncerny paliwowe. Jakby nie do końca e, kiedyś, tak? Jeszcze, jeszcze te kilka lat temu nie do końca wierzyli w elektromobilność, tak jak i większość, e, większość firm, tak? Mm -hmm. e, gdzieś każdy patrzył na horyzoncie, kiedy będzie wodór. E, ten wodór nie, nie przychodzi, jeszcze, jeszcze wiele lat nie przyjdzie e, i elektryfikacja jakby nagle e, wymusiła już na, na, na stacjach paliw, że Jestem kolejną energią, tak? Mamy tam diesel, mamy gaz, mamy benzynę. Jestem po prostu kolejnym produktem, kolejnym, kolejną energią, tylko już nie paliwem kopalnym, tylko energią elektryczną. I jeżeli koncerny tego paliwowe tego nie zrozumieją, to z każdym rokiem będzie im ubywać tych klientów. I tak jak wcześniej powiedziałem, diesel czy benzyna będzie jeszcze się lała przez wiele lat, ale z każdym rokiem będzie tego coraz mniej. Jeżeli firmy tego nie zrozumieją i nie będą przechodziły na elektromobilność, to po prostu będą traciły klientów. Nie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie przyjedzie i nie doładuje samochodu elektrycznego, ale z tego względu, że. E, firmy paliwowe mm, w dużej mierze e, jakby bazują na klientach flotowych, również, tak? A klient flotowy chce mieć połączenie wszystkiego, więc jeżeli i u jedne, u, w jednej firmie będzie mógł swoją flotę, bo on nie musi zmieniać wszystkiego na samochody elektryczne, dzisiaj ma 200 samochodów, wystarczy, że kupi jeden samochód elektryczny i on chce. Na jednej karcie flotowej móc załadować każdy rodzaj paliwa. Jeżeli ktoś tego mu nie dostarczy, to skorzysta z konkurencji. Tylko powiedzmy sobie szczerze: właściciele stacji benzynowych, tak potężnych koncernów paliwowych to są gigantycznie wpływowi ludzie na świecie. Naprawdę mówimy o czymś takim, że no. Jak się o tym mówi i jak mam to w głowie, to aż nie chcę mi to przejść do świadomości, że oni pozbywają się tak olbrzymich dochodów, bo wchodzi nowy trend. To co z ich dobrami? No dzisiaj baryłka ropy to, to jest potężne źródło. To jest potężne źródło oczywiście, że pieniędzy, ale też władzy. A zatem, jeżeli ktoś im to zabiera na poczet nowego, już nie mówimy czy lepszego, czy gorszego, to czy nie powstaną jakieś animozje społeczne, albo, nawet i szerzej, czy nie utworzą się jakieś katastrofy, wojny? To tak. Musimy podzielić to na firmy, które mają to paliwo kopalne. Mhm. I oni wiedzą, że przez najbliższe lata i tak będzie, będzie wydobywane, no ale te zasoby gdzieś tam kiedyś się skończą. Mhm. Więc oni i tak już dywersyfikowali te swoje pieniądze, które zarobili na wydobyciu, na, na kupowaniu akcji w, u producentów, czy tam jakieś inne swoje regionalne biznesy, tak, ale jakby oni wiedzą, że kiedyś to się skończy. Więc oni nie muszą tego aż tak bardzo lobbować, by nie przechodzić w tę stronę. Jeżeli mówimy stricte o koncernach paliwowych, gdzie, gdzie, to sprze gdzie ta sprzedaż już jest w punktach sprzedaży, tak? na stacjach paliw mówiąc prost, mhm. to jest, to jest dywersyfikacja. Nigdy nie wiesz, gdzie jakby, co, co się wydarzy z danym produktem. Mhm. I okej, okay, jeżeli pewnie mogliby wybrać. To by wybrali tylko jeden produkt i wtedy by był lany tylko jeden produkt. Ale trzeba gonić to, że świat się zmienia i. Moim zdaniem to jest dla, dla takich firm e, e, akurat w tym kontekście na plus, bo dywersyfikują i mają możliwości e, zmiany, a i tak już mają tych klientów. To nie jest tak, że teraz wchodzi nowy, e, nowa firma budująca ogólnodostępne stacje e, ładowania i oni muszą zbierać tego klienta pierwszego, drugiego. Nie. Koncerny paliwowe mają swoich klientów, którzy prędzej czy później będą przechodzić, i jeżeli tylko oni będą do, dostarczali te produkty, które akurat w tym momencie energię, Elektryczną, która będzie im potrzebna, to oni zostaną u, w, 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 pod tym danym brandem. Okej. Okay. Hmm. Naprawdę, taki ten podcast się stał bardzo przyszłościowy, i ciekaw jestem, czy rzeczywiście te wizje, o których mówimy, będą miały miejsce już za kilka lat. Ale czy ty, jako jesteś no, ekspertem od elektromobilności, Podchodzisz z takim entuzjazmem kompletnie do tej zmiany? Czy gdzieś odczuwasz nutkę niepewności, co to się wydarzy? Czy na pewno to jest dobre? Czy na 100% będzie bezpiecznie? Pojawiają się u ciebie czasami takie myśli, że to jutro, które jest poniekąd jeszcze niewiadome bo to są na razie hipotezy, że tak się wydarzy. Niczego nie możemy być pewni, patrząc po sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, tym bardziej to czy nie boisz się czegokolwiek, co jest związane z elektromobilnością? Wiesz co, ja jakby tworzę, tworzę projekt związany z siecią właśnie stacji ładowania. Więc na pytanie, czy obawiam się czy coś się może wydarzyć, e, albo e, nie mając w tej chwili żadnych standardów trzeba to, to, to budować. Tak, bo, boję się każdego dnia, że czegoś nie, e, nie przemyślałem, czy ja, czy, 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 czy cały zespół. E, I tworząc coś dużego, naprawdę bardzo dużego na, w kraju, e, bardzo często zastanawiam się, czego mogłem nie przemyśleć, ale ale to jest jedna droga. Bardziej obawiam się tego, co właśnie może się wydarzyć przez kogoś, pomysły, lobbowanie czy, czy wprowadzanie jakichś sytuacji mm, nienormatywnych. Tak? No, dla, dla mnie to jest takim największym zagrożeniem, bo elektromobilność, jeszcze raz to powtórzę, ona nie da się jej zatrzymać. I ona będzie szła w, w, w tym kierunku, elektryfikacji. Ale pytanie, czy nie wydarzy się coś, co ją zatrzyma, bo, będzie, bo po prostu będzie ją musiała zatrzymać. To nie tak, że, mhm. że ludzie, no, przykład wojny na Ukrainie, gdzie też musiała wyhamować ze względu na półprzewodniki. Tak? Więc naprawdę wiele rzeczy e, już Tajwan jest takim abstrakcyjnym e, miejscem, gdzie jeżeli tam by coś się wydarzyło, to tak na pewno elektromobilność zahamuje, ale się nie zatrzyma. No dobrze, no to jeszcze jeden temat chciałbym, abyśmy poruszyli, czyli marki. Czy uważasz, że twórca jeden, Jednej z najważniejszych marek w historii elektromobilności, tak zwany Elon Musk, to bardziej wariat, czy bardziej wizjoner i osoba, która zmieniła oblicze tego wszystkiego? Na początku o osobie, a zaraz o markach. Okej, okay. mm, czy wariat, czy wizjoner. Mhm. So, jakby, w, dla mnie to jest trochę równoznaczne. Że każdy, każdy wizjoner jest, jest wariatem. I mm, dla mnie jest coś takiego, że wiele osób, naprawdę bardzo wiele osób, ma jakieś swoje wizje. I tylko jakieś ogromne. I mhm. czasem one się udają, czasem nie. Ale żeby stworzyć coś takiego jak Elon, to trzeba mieć 5000 wizjonerów i z tych pięciu będzie wariatem takim, że mu się to uda. Posłyszałeś o tym, że Elon Musk tak naprawdę to podstawiony człowiek, że tak naprawdę to nie jest tak jak o Gatesie, tak jak o Jobsie, tak jak o Bezosie, Buffetcie. I ja miałbym tutaj jeszcze ich wymienić z dziesięciu, którzy byli jednak kowalami własnego losu i sami własnym sumptem stworzyli tak potężne przedsiębiorstwa, jakimi władają lub władali. Natomiast mask? Mówi się, że przebieraniec, tylko że za dobrymi PR-owcami. No, ciężko mi się odnieść do tego e, i zakładam, że mało osób wie, jak jest naprawdę, jeżeli by tak było. Nie dzwonił. Nie, nie dzwonił. Nie, nie. kurczę, patrz do mnie <laughs> też, nie? <laughs> e, ale m, czy tak może być? Szlak wie. Do, 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 zdecydowanie tak. No i myślę, że to był w ogóle najbardziej potrzebny wątek w tym podcastie, niczego się nie dowiedzieliśmy. Ale dobrze, to właśnie oznacza, że my szarzy ludzie mało wiemy. Ale dobra, ale możemy się za to wypowiedzieć na temat Marek. Ja przez tydzień użytkowałem Tesle, o której właśnie przed chwilą o tym człowieku rozmawialiśmy, jak bardzo istotny jest w przypadku tego, tego przedsiębiorstwa. Czy Tesla to Wyznacznik elektromobilności? Tak. Tak. Moim zdaniem, to jak w samochodach konwencjonalnych, kiedyś Ford T, model T, tak teraz elektromobilność otworzyło, przepraszam, Tesla otworzyła drogę do, do elektromobilności i jestem wyznacznikiem. Czy on jest dobry, fajny, ładny, to każdego subiektywna e, opinia, e, ale na pewno pomysł wprowadzenia jeszcze z infrastrukturą ładowania, którą oni dostarczają jeszcze w tak niskiej cenie, bo oni budując infrastrukturę nie po to, żeby zarabiać na, na ładowaniu, a żeby promować e, e, samochody. E, moim zdaniem strzał w dziesiątkę i to była jedyna możliwość tak naprawdę. Żeby cokolwiek zmienić w motoryzacji. Motoryza motoryzacja klasyczna, tam by się nic tak naprawdę już nie zmieniało. Tak? W sensie, że producenci, no, nikt nie jest w stanie e, teraz wejść w e, motoryzację klasyczną, e, otworzyć, e, otworzyć produkcję e, i sprzedawać ilości e, zbliżone do jakiegokolwiek koncernu, który, e, który znamy e, w Europie. A elektromobilność otworzyła również e, drogę dla firm technologicznych. Teraz już nie trzeba mieć tradycji stuletniej, żeby produkować silniki, tylko wystarczy mieć firmę technologiczną. Karoserię i tak gdzieś jesteśmy w stanie kupić, więc to jest trochę zagrożenie dla tych firm, tych marek właśnie dużych, jak Volkswagen BMW, czy jakikolwiek inny z ta, tak długą tradycją. No to będę Volkswagen trochę przespał tą elektromobilność. I, I te technologiczne firmy mogą ich wyprzedzić. Mhm. Tak? No, no w ogóle w... Azja mi się bardzo mocno kojarzy z elektromobilnością. Zdecydowanie tak w tej chwili najwięcej samochodów w Azji. Numerem jeden, jeżeli chodzi o produkcję i sprzedaż samochodów elektrycznych, to jest BYD, właśnie chiński producent. Czy oni zaleją chińskimi samochodami Europę? Z jednej strony bym powiedział tak, z tego względu, że właśnie to nowe pokolenie nie ma przywiązania do tego, że musi być tam gwiazda Mercedesa czy, czy znaczek BMW, tylko oni już są przyzwyczajeni do tego, że, że ta technologia i te, te telefony nie zwracają na to uwagi, nie będą zwracali na to uwagi. Więc z jednej strony bym powiedział, że tak, że to. To, to samochody chińskie będą w dużej mierze, w większości jeździły po Europie. Z drugiej strony wydaje mi się, że e, jednak po prostu nie, nie, nie pozwolą. Tak? Za dużo mm -hmm. pieniędzy są e, w, u producentów europejskich, żeby ich e, e, nie, nie pozwolić im wygrać. Czyli mm -hmm. znaczy się. Ja osobiście mm, również uważam, że gdybym miał kupić samochód elektryczny, no to z pewnością byłaby to Tesla. Jakoś inne marki tak bardzo mnie na obecny czas nie przekonują, i żeby wyjść tutaj trochę ze swojej strefy komfortu, bardzo dobrze mi się tą Tesla podróżowało. Naprawdę, użytkowałem ją tydzień. I byłem bardzo zadowolony z jej efektów. Rzeczywiście, mocno później gdzieś mi ten zasięg y, zaczął doskwierać, ale też oczywiście nie był to najnowszy samochód i to był samochód, z tego co pamiętam, z 2017 roku, z dosyć dużym przebiegiem, a zatem jego żywotność tego pojazdu i baterii spadła. To oczywiste. Mhm. Ale i tak, i tak, suma sumarum naprawdę byłem zadowolony, a wychodziłem z położenia. No, dosyć mocnego niedowiarka. I takiego może nie hejtera. Ale nie co wy mi będziecie tam gadać. Ja zostaję przy swoim. Znaczy się i tak bym został przy swoim, bo jestem zakochany w tym pojeździe i w ogóle w takiej motoryzacji tej klasycznej, ale również jestem otwarty na, na, na wszelkie zmiany. Moim zdaniem, elektromobilność na chwilę obecną powinna być taka do miasta. Gdybym teraz kupował dom to z pewnością w moim garażu byłby choćby mały pierdek napędzany silnikiem elektrycznym. Bo uważam, że to jest świetne, kiedy mogę przyjść, załadować, odjeżdżam. Przecież ja nie będę wyjeżdżał stąd do Berlina. nie Ja jadę stąd do firmy i wracam do firmy, podłączam i cyk, fotowoltaika, no to jest coś pięknego. W tym kontekście uważam, że elektromobilność to naprawdę super przyszłość. Gdybym miał wybrać markę? No Tesla. No, Tesla, ale te ID4 Volkswagena nie, nie jest złe. Nissan Leaf też nie. Tylko czy naprawdę myślisz, że adwocem tego, co powiedziałeś odnośnie samochodów elektrycznych z Chin, czy myślisz, że osoby, które mają pokaźne portfele, pokaźne, zamienią gwiazdę Mercedesa na jakiś chiński pojazd? Dzisiaj nie, ale za 10 lat. Zamienią? Tak. Chyba Mercedes elektryczny chyba wjedzie do garażu. To też, to też pokaże czas i jak odrobią lekcje te koncerny, właśnie jak Mercedes. No. Oni, Mocno chyba oponują, co? Tak. Jakby to, że mamy zakaz że wrócę do tego, co wcześniej mówiłeś, że wyjdziemy do, do salonu. To, że mamy zakaz w 1935 roku. To w dużej mierze producenci, czy popularni producenci, oni już deklarują 28, 30, 32, już nie będą produkować żadnego innego auta jak auto elektryczne. Nie Mercedes S-Klasa. Mercedes w 30 roku już nie wyprodukuje żadnego auta. To jest to niemożliwe. To jest niemo... I my mówimy. To tak jak Polacy, yy, którzy mówią o II wojnie światowej, to czasami ludzie się wypowiadają, jakby to było z 500 lat temu, <laughs> a to było raptem 80. Natomiast my mówimy, Sebastian, o przyszłości potężnej, jednej z najważniejszych firm motoryzacyjnych w historii, a mianowicie o Mercedesie, który w 2030, czyli za 6 lat, nie będzie silnika spalinowego? Tak. No to jest masakra. No nie, 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 nie chce mi się w że Mercedes s klasa naprawdę będzie napędzany tam silnikiem elektrycznym. Szok. Chociaż teraz y, y, beta wyszła. BMW 7, chyba kompletnie elektryczna jest, prawda? X7, tak. czy coś takiego co się nazywa? Nie, nie X7, tylko I, I7. I7, tak, tak, tak. tak. No to jest, coś się zmienia. Każdy, każdy producent już w tej chwili. E może nie każdy. Większość już w tej chwili ma w każdym segmencie samochód elektryczny, a za chwilę będzie tak, że, że w każdym segmencie już, już każdy z nich będzie posiadał i nawet Toyota była oporna, bo liczyła na, na wodór. Tak w tej chwili muszę nadrabiać. I właśnie kto, kto trochę przespał ten moment, tak jak na przykład również Volkswagen, mm -hmm. w tyrze się, to będzie musiał gonić. I to oni mieli tą pozycję przez 100 lat, a teraz nagle. Właśnie te wielkie koncerny muszą się, musiały się obudzić i stwierdzić, no dobra, to ten wariat. <laughs> Z zawody jednak wprowadził tutaj coś no, no, co. No. A, a powiedz mi, co sądzisz o Cybertraku? Podoba Ci się ta w ogóle wizja tego dziwnego tworu? Wiesz co? Y na polskie reali znaczy ogólnie mi się podoba, tak? Podoba jako z wyglądu na niego połączyć na ekranie, ale z drugiej strony nie wiem w ogóle, jak z przepisami, jeżeli chodzi o tak taką kanciatość samochodu. I też o masę, bo on jest w ogóle bardzo ciężki. Tak, no i właśnie i, i on waży no... powyżej W tej najmocniejszej wersji chyba waży powyżej 3 ton, a teraz w Polsce ma coś takiego wejść, że jak fura waży powyżej chyba 3 ton, czy 2,5. Coś takiego ma wejść, że to też musisz mieć prawo jazdy kategorii B z jakimś. Znacznikiem, do tej pory czy co było coś... 3,5 tony. masa całkowita, to no, 3,5 to tony zmniejszyć. E, zmniejszyć okay. W elektrykach już to jest podniesione do 4250, e, mhm. bo bateria zawsze waży. E, I to też w sumie akurat dobrze było, bo e, tutaj wyszli trochę mm, przedszereg dla, e, dla dostawców. Tak, no bo żeby móc zapakować jeszcze, co z tego, że mam samochód dostawczy, jak nie mogę wrzucić nic na pakę, bo, bo mi się kończy 3,5 tony już, tak? No więc, więc to jest podniesione. Eee, więc tak. tak. Okej. Okay. Która marka oprócz Tesli z tych europejskich, twoim zdaniem, będzie marką przodującą w elektromobilności? Z europejskich. Tak? Z Europejskich, tak. Hmm. Niech ci się wydaje, która to mogłaby być? Co ciężko mi e, odpowiedzieć z europejskich, jakim będzie. E... Czy to oznacza, że Europejczycy zostają w tyle elektromobilności, skoro nie przychodzi Ci żadna na myśl? Nie, 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 szukam już, jakby łączę całe koncerny, bo Aha. jakby na przykład Stellantis, on, on powinien, on powinien przodować, bo, bo jednak, znaczy zależy jeszcze w jakiej perspektywie, tak? Mhm. Grupa VAG... Pewnie będzie, jeżeli się, jeżeli odrobi te straty, które, które w tej chwili sama sobie nabyła, to na pewno grupa VAC, ale w, drugi, w drugiej kolejności wydaje mi się, że Stellantis, bo tam jest tak dużo, tak dużo marek pod to podciągnięte, mhm. że, że i to no, bądź, bądź budżetowych, tak? A największe marki na świecie? Tesla zajmuje pierwsze miejsce? Zdecydowanie tak. To, powiem ci, ciekawostkę. W Europie e, w 2023 roku, zgadnij, jaki model samochodu był naj, najpopularniejszy. Nie mówię tu o samochodzie elektrycznym. Po prostu o samochodzie, jaki najczęściej był kupowany samochód jakikolwiek, spalinowy i elektryczny. Zresztą żartuję, żartujesz, że to jest Tesla. Tak. I co? Model 3 pewnie. Naprawdę? Tak. No to co, w, w, trzeba, żeby powiedzieć, praktycznie no na i... sam końca naszego podcastu, przyszłość, przyszłości witaj? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No kurczę, ja nie mówię, że ja jestem jakimś przeciwnikiem. Broń Boże, jestem super otwarty. Jestem w ogóle z natury wolnościowcem. Każdy podejmuje swoje swoje autonomiczne decyzje i nikomu nic do tego. Jeden chce podróżować tym, niech sobie podróżuje drugi z rowerem, proszę bardzo. Ale naprawdę jesteśmy u progu w takim razie, skoro takimi danymi się posługujemy, u progu jednej z największych zmian w transporcie ever. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, to co zmieniało się przez e, wiele dekad, tak ponad 100 lat, teraz ta rewolucja będzie trwała całkowitej wymiany 26 lat. To nie jest długo. Nie, zdecydowanie nie. Za 26 lat e, nie będziemy mieli już wyboru czy Ktoś chce czy nie. Pewnie będą jakieś jednostkowe, tak jak mamy w tej chwili, zabytkowe. Tak też dla fanów z bardzo grubym portfelem. Będą mogły gdzieś tam stać w salonie, jak ktoś będzie miał mm. aż tak duży samochód spalinowy. Ale naprawdę dwie dekady takiej zmiany, która trwała do tej pory przez, przez ponad 100. Mm -hmm. Tytułem końca, Sebastian. Czy osoby, które mają w swoim garażu silniki wolnosące, duże silniki, silniki spalinowe, silniki, które gdzieś tam są owiane taką legendą, legendą motoryzacji, powinny w tych czasach natychmiast pozbywać się tych pojazdów, bo one z biegiem czasu będą traciły? Czy one tak jak przed chwilą powiedziałeś, samochody kolekcjonerskie, być może one się takimi staną. Zaczną zyskiwać na swojej wartości. Jak myślisz? To, to zależy oczywiście, jakie auto. Nie każde auto z dużym silnikiem będzie, będzie kolekcjonerskie. Na pewno na pewno takie Camaro ono nie, nie będzie traciło na, na wartości. Ale jeżeli mówimy o autach, które po prostu mają. Nie wiem, do RAM z 2018 roku e, czy 2020 roku. No to tutaj e, nie liczyłbym na, na, jakąś, e, na jakąś wartość dodatnią za, za 5, 10 czy, e, czy 15 lat. Tutaj bardziej bym się przygotował e, na to, żeby sobie przeżykować taką świnkę i wrzucać na podatki. E, okay. Bo to będzie duży ból dla osób, które mają silniki e, tak wysoko e, te, tak duże. <zyskujesz> No dobrze, że nie powiedziałeś mojego samochodu, bo już się wystraszyłem. <grym> wszystkie, że powiesz dokładnie ten. Chociaż wolno silnik 6,4 litra jest naprawdę rzadkością. Rzadkością i tam nie ma nic, ani turba, ani kompresora, ani nic, on po prostu sam sobie działa. No mam nadzieję, że jednak zamieni się on w taki lekki egzotyk kolekcjonerski, bo takiego czegoś, no po prostu yy, nie ma. Sebastian, czy warto jeszcze. Czy to jest jeszcze dobry punkt? Zwrotny być może w wielu naszych yy, głowach słuchaczy, by podjąć ten temat, skoro to jest taka przyszłość, i niech elektromobilność stanie się ich chlebem. Jeszcze mogą, czy już jest znowu za późno? Zdecydowanie jeszcze, jeszcze mogą. W sensie, <laughs> dla mnie ta zmiana już jest duża yy, i ta dynamika rośnie, ale jesteśmy na początku tej drogi. Na, naprawdę jesteśmy, tak jak powiedziałem, te 25 lat, będzie się tu zmieniało, ale później cały czas ta elektromobilność będzie, tylko, że już nikt nie będzie pamiętał o konwencjonalnej, to, be, to będzie ta, ta konwencjonalna mhm. wtedy, tak, e, więc zdecydowanie e, jesteśmy w tym miejscu i to nawet nie chodzi o, e, o e, po prostu ludzi, którzy e, mogą w to wejść jako za poszukiwaniem chleba. Polska jest, mając, bo elektromobilność nie jest tak jak do tej pory w o, samochodach spalinowych, że Polska produkuje wydechy, jakieś tam podzespoły. Jesteśmy w takim momencie, mając firmy technologiczne, mając firmy produkcji baterii, produkcji autobusów, samochodów i nie mówię tu o Izerze, że, że Polska naprawdę może bardzo dużo zyskać. Tylko kwestia tego, czy, czy będziemy w stanie w porę to wykorzystać. Już w tej chwili są studia z elektromobilności, czy podyplomowe, czy, czy, czy stacjonarne. Elektromobilność jest bardzo szerokim tematem, bardzo szeroką branżą i tutaj potrzeba naprawdę od konstruktorów baterii po elektry elektryków do produkcji do budowania stacji ładowania, czy do produkcji samochodów i stacji, samych, samych stacji ładowania. Polska ma bardzo duże możliwości już w tej chwili, jeżeli będzie rozwijała, to, to jest duża szansa na to, że wyjdziemy na tej transformacji dużo lepiej niż jak byliśmy w motoryzacji konwencjonalnej, która by się nie zmieniła. Produkowaliśmy, dostarczy ale ona by się nie zmieniła przez następne 2-3 dekady, jeżeli chodzi o ekonomię Polski. Tu jesteśmy w takim momencie, gdzie każdy, dosłownie od elektryka i inżyniera, energetyka, informatyka, bo, bo jest wielu informatyków, których działa w elektromobilności, tak? bo, bo, bo to jest technologia. I najważniejsze, czego nie możemy zapomnieć, to jest transport ciężki, który też musi zostać zelektryfikowany, a Polska jest numerem jeden w EU. W Europie, Jeżeli chodzi o ilość pracowników w transporcie ciężkim i numerem 3, jeżeli chodzi o ilość samochodów powyżej 3,5 tony. I jeżeli my to prześpimy ja, jako kraj, to utracimy tą możliwość. A to jest naprawdę, nie pamiętam dokładnie ilu, ilu jest kierowców mhm. zawodowych w transporcie ciężkim w Polsce, ale jesteśmy numerem 1 w Europie. No dobrze, to w takim razie, Sebastian, tym pięknym akcentem dobrnęliśmy do końca naszego podcastu. Lekki niedosyt jest, bo można byłoby o elektromobilności, mam wrażenie, że rozmawiać godzinami. Zobaczymy, czy ta przyszłość, którą tutaj dzisiaj wspólnie namalowaliśmy, chociaż ja jestem taką bardziej ramą w tym obrazie, to Twoje takie e, e, dzieło, zobaczymy, czy ta przyszłość rzeczywiście wymaluje się takimi barwami. 100%, że tak będzie. 100%. 100%. No to mamy to moi drodzy utwierdzone tutaj na, na podcaście. Sebastian, serdecznie tobie dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło Ciebie gościć. Ja również bardzo Ci dziękuję, miło mi było i do pięknej elektromobilności, i to my. Super. Szanowni Państwo, a my spotkamy się oczywiście w kolejnym podcaście, czy w środę. Czy w niedzielę subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę i napiszcie, co Wy na ten temat sądzicie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00. I pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.